całą noc maszerowaliśmy właśnie w kierunku Widawa, Bobrowniki. No i w tym lesie, gdzie żeśmy się zakwaterowali, wypadła nam kolejka obierania kartofli. I o godzinie 4, kiedy zasiedliśmy kręgiem nad tym kotłem, do którego wrzucano obrane kartofle, raptem usłyszeliśmy niesamowity warkot samolotów, bardzo nisko lecących nad tym lasem, w kierunku właśnie Wieluni. Wielki szum. Nie wiedziałam, co to jest. Czy to są, czy to krowy ryczą, czy to syreny wyją. I tak by, tato, ja takie słyszę odgłosy, takie odgłosy takie słyszę to. No i tato się nic na to nie zareagował. I po chwili mi, tato, ja widzę samoloty z czarnymi krzyżami. I nagle straszny huk, szyby trzeszczą. Czyli tato, tato, lecą bomby. I stało się. I wszyscy się zrywają i krzyczą wojna. Wyleciały szyby z okna, wyleciały na podłogę, sufit się zarysował w sypialnym pokoju. Ja już nie zdążyłam nic na siebie włożyć. Mama mnie wzięła za rękę i przez okno na podwórko uciekłyśmy w popłochu wielkim i w strachu. Tu już było pełno ludzi, było rudo, od pyłu jakieś deski były latające, pełno ludzi, którzy krzyczyli gazy, gazy, zatrują nas. Na syreny wyły. Na samoloty nie patrzyłam. Tylko bardzo się bałam, ja tylko słyszałam ryk samolotów. Pikowali z góry ze straszliwym wyciem. I ten huk, te bomby. Widzę tu na ten szpital, dalej tu ta synagoga. Każdy się bał, że jak rzucą bombę, no to można zginąć. I ten kościół tutaj, i ten rynek. Strach. To było Sodoma, Gomora, to było piekło, tego się nie dało powiedzieć.
To był taki okropny huk, że cały dom się trząsł. No szaro, było zupełnie szaro i tak jak gdyby gęsto było. O, bo to wszystko przecież fruwało w powietrzu. To było coś potwornego, bo nie spodziewałem się tego. Kto, pierwszy raz to w życiu zobaczyłem taką tragedię, takie coś. Ja już nawet nie myślałem o niczym, tylko się myślałem, co to jest, co się dzieje. Były krzyki, były modlitwy, był płacz straszny. Ktoś mnie nakrył marynarką, bo byłam w samej koszuli nocnej. I po pewnym czasie bomba uderzyła w oficynę. Zaczęliśmy uciekać przez rynek. Widziałam już palące się domy po lewej stronie. Jeden dom, tam była drogeria, więc płomienie buchały dość wysoko, no bo były tam środki łatwopalne. Widziałam część zburzonej fary, taką przybudówkę. I później ulicą Różaną, ale tam już było bardzo dużo gruzów. Już były słupy połamane, druty leżały na ziemi. Mama mówiła, tylko nie dotykaj drutów, bo mogą być pod napięciem. No jakoś wdrapałam się na te gruzy i pobiegliśmy na ulicę Reformacką do znajomych, którzy mieli piwnicę. Tam wpadliśmy, za nami wpadła już jakaś kobieta, już ze złamaną ręką. Tam się zaczęło następne bombardowanie. Z sąsiadem przebiegliśmy, tata przebiegli. No i sam pierwszy tak parkiem, nie ulicą. No to tam ze szpitala już wynosili chorych, rannych, zabitych gdzieś. Pierwsze bomby spadły na szpital pod wezwaniem Wszystkich Świętych, wyraźnie oznaczony na dachu symbolem Czerwonego Krzyża. Sale operacyjna i opatrunkowa były w gruzach. Siostry darły bieliznę i opatrywały rannych. W panice wynoszono matki i noworodki. Odebrano dwa porody w parku. Wieluń był pierwszym miastem zbombardowanym podczas II wojny światowej. Bilans strat był przerażający. W gruzach legło całe centrum, w tym kościół Farny, klasztor oraz synagoga. Szacuje się, że mogło zginąć nawet 1200 osób. Kolejne naloty spowodowały panikę. Wielunianie uciekali przerażeni i zdezorientowani. Miasto opustoszało. Zresztą dużo ludzi zginęło i gdybyśmy uciekły na ulicę Sienkiewicza, tam nie na podwórko, to byśmy prawdopodobnie zginęli, bo tam było bardzo dużo zabitych ludzi, tam był olbrzymi lej. I oni do tego leju podobno te ciała wrzucali. Tak patrzę się, jakieś kilkadziesiąt metrów leży taka dziewczynka na tym rubowisku. No i zacząłem, spojrzałem na tatę i zacząłem w kierunku niej biegnąć. Tata mi dokąd? A już nie zwracałem, popędziłem w kierunku do niej, tak ją podniosłem, włosy takie spadły, takie czarne. I te ręce tak opadły, buzia cała we krwi. Dlaczego tak się zastanawiam? Dlaczego przed to dziecko było winne? Ja uciekam bosymi nogami przez pola, przez rżyska, bo to było po żniwach. Mnie te nogi nie bolały. Na szosie Osjakowskiej to już był tłum ludzi. Pamiętam, że jakiś pan otworzył walizkę i mówi: pani Błyszyńska, boso, niech pani sobie weźmie jakieś buty. Miał pełno butów. Nie wiem, dlaczego miał te buty, same buty. Ponieważ matka była w koszuli nocnej, to wzięła ranne pantofle. I w tych rannych pantoflach uciekało dalej. Ta droga to była okropnie zapchana. Okropnie była zapchana, cała zapchana, jeden za drugim. Niektórzy byli pół ubrani, tak jak mój znajomy, który uciekał, załóżmy, bez spodni, ale w krawacie i w marynarce. Byli ludzie w koszulach nocnych, byli ludzie w jakichś narzuconych chustach, nie chustach. Ja na przykład widziałam jedną Żydówkę, jak uciekała, to była cała taka czarna, zadymiona. Takim płaczem uciekała. I pamiętam, taki stary Żyd prowadził kozę ze sobą. Człowiek się dziwił, że ta koza
tak dreptała razem z nim. I głównie uciekaliśmy rowami, żeby, prawda, w razie czego przewrócić się, no bo ten rów to troszkę ukryłby ludzi. Droga była bombardowana, tak, cywili było sporo i wojskowych. Ci ranni, którzy mogli jeszcze chodzić, to, prawda, udawali się dalej, a ci zabici we krwi. No i było przerażenie, okropnie, to się szło bardzo szybko, uciekało się, no właściwie nie wiadomo dokąd, żeby jak najdalej od Bielunia. Ostatni nalot miał miejsce o 13.55. W sumie zniszczeniu uległo 70% zabudowy miasta. In den Dokumenten der Luftwaffe, die im Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg liegen, ist ein Bericht überliefert über einen Luftangriff auf Jelun, der in den frühen Morgenstunden des 1. September in drei Wellen geflogen wurde. Um 5.40 Uhr, deutsche Zeit. Das Ziel des Luftangriffes, des deutschen Luftangriffes auf Jelun, ist bis heute nicht ganz klar. Es ist in den deutschen Akten überliefert, dass man angenommen hatte, dass sich polnische Truppen in der Stadt befanden. Allerdings dauerte der deutsche Luftangriff ja eine längere Zeit und bereits nach der ersten Welle hätte den Piloten klar sein müssen, dass es in der Stadt kein polnisches Militär gab. Jeden z pilotów biorących udział w ataku, Kurt Hartmann, w swoim dzienniku napisał lakonicznie. 1 września. Zaczyna się. Wojna rozpoczyna się. 2:30 wstać. 4:00 eskadra gotowa do startu. Odprawa. Zapoznaje się z sytuacją. Cel zamienny. Wieluń, część wschodnia, sztaby w mieście. Start 4:40. Liczba 9 samolotów. Bomby 1 250 kg i 4 po 50 kg. Nalot, eskadra w rzędzie skrywającym, 1000 na 400 metrów, bez hamulców. Czas nalotu na miejscowość Wieluń do 6:08. Znakomicie wyszkoleni młodzi ludzie rozpoczęli dzieło zniszczenia kontynuowane potem w wielu miejscach w Polsce. Autorzy nalotu, podobnie jak ich dowódca Wolfram von Richthofen, dowódca nalotu na baskijską Guernikę, byli elitą niemieckiej armii. Oskar Dinord, dowódca 1. Dywizjonu Pułku Immelmann, pilot sportowy, stał się potem wzorem i przykładem dla wielu Niemców. I nie tylko propaganda hitlerowska, ale autentyczny podziw społeczeństwa wyniósł pilotów Luftwaffe na piedestał sławy. Sukces Luftwaffe, jakim było wywołanie paniki wśród ludności cywilnej w Polsce już w pierwszym dniu wojny, był możliwy dzięki doskonałym maszynom, w jakie zostali wyposażeni piloci. I-87 Sztuka, w Polsce popularnie nazywany Sztukasem. To skrót od niemieckiej nazwy bombowca nurkującego. Bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i chyba jeden z najlepiej rozpoznawanych samolotów II wojny światowej. Bez tego samolotu nie byłoby niemieckiego Blitzkriegu. Bombowiec nurkujący był nową konstrukcją, nową maszyną, nowym rodzajem broni. Podstawowym uzbrojeniem Junkersa były bomby. Przenosił do 500 kg bomb, z tym, że były możliwe różne warianty. Bądź duża 500 kg bomba zawieszona pod kadłubem,
lub też na przykład 250-kilogramowa bomba pod kadłubem i po dwie 50-kilogramowe bomby na każdym ze skrzydeł. W locie nurkowym rzeczywiście można było ładunek bomb zrzucić bardzo, bardzo precyzyjnie. Obydwa karabiny maszynowe montowane w skrzydłach mogły też być bronią ofensywną, służącą do atakowania celów naziemnych. No i chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych rzeczy, owe syreny, które budziły strach polskich żołnierzy, ale też przede wszystkim ludności cywilnej. W goleni podwozia zamocowano urządzenie, zainstalowano urządzenie, które wydobywało z siebie dźwięk podczas przepływu powietrza w locie nurkowym. Kiedy włączono syreny, musiał to rzeczywiście w początkowym okresie wojny budzić przerażenie i rzeczywiście z relacji wiemy, że budziło przerażenie. Ten specyficzny sposób ataku pod bardzo dużym kątem, Junkers nierzadko atakował pod kątem 80 stopni, wymusiła zastosowanie wielu ciekawych, interesujących nowinek technicznych. Przede wszystkim sam samolot musiał być konstrukcją niesamowicie mocną, a to dlatego, że działały na niego potężne przeciążenia. Samolot został wyposażony w automatyczne urządzenie do wychodzenia z lotu nurkowego. Te przeciążenia działały też na pilota, zwłaszcza podczas wychodzenia z lotu nurkowego. Ja taki model lotniczy, to w krótkiej klasie, jak pani zda zajęcia praktyczne, ja zbudowałem taki sobie samolot, co poruszał skrzydła i ogon taką piłeczką i to było połączone tym skórą i jak się tam w środku wyciągnę, będzie pilot siedział i ten drut był i taka dźwignia była, bo poruszył się ogon, się poruszył się tak i tak, powiedzmy tak i tak. Jak to zobaczyli w szkole, to w klasie pani pomyślała, no tak, ładnie to zrobiłeś. To była taka radość, gdzie tu się nie myślało o wojnie, ja myślałem tylko o szkole, o tym, żeby się jakoś bawić i tej wspominały, bo że to 20 lat niepodległości, że dawniej babcia opowiadała, ta Polska była w zaborach i to wszystko jakoś stwarzało taką radość, że ja byłem do szóstej klasy, tornister miał wypełnione wszystkie pobrzegi, co miało być przygotowane dużo, dużo wcześniej i tylko czekał na stołku, a że miałem radio, ja słuchałem, jak uwaga, uwaga, mara nadchodzi i takie mówiło się, że Francja, Anglia nam pomogą. Miałam pewno z 15 lat, to ja już pamiętam jak dziś. Pieruń był spokojnym miastem, bez przemysłu, bez wojska. Było dużo Żydów, było trochę Niemców, byli Polacy, wszyscy żyli w zgodzie, nie było żadnych scysji. Byłam młoda, no to jakoś nie narzekam, wesoło mi było, koleżanki były, chodziło się do parku, tu, tam. Do kina. Życie toczyło się wolno, bez pośpiechu, bez specjalnych, ważnych wydarzeń. Mój dziadek, Józef Koły, miał zakład czapniczy na ulicy Farnej. Zatrudniał tam kilkunastu czeladników, których uczył zawodu i był dosyć znanym rzemieślnikiem w mieście. O, ja pamiętam, dobrze pamiętam. Po prawej stronie był ten warsztat. Nie było pełno czapek poukładane, a tam na zapleczu to sobie szyli. No, różne czapki były. Różne czapki były. I czapki takie były cywilne, i czapki wojskowe, i takie do straży pożarnej, i takie różne. Dla młodzieży były. Co kto na zamówienie szył wszystko. Albo takie okrągłe czapki, takie to Żydzi chyba takie nosili okrągłe. I taki daszeczek. Także
albo takie nauszniki tu były. W witrynie były takie na tych takich drutach, czy takie te wzory tych czapek, materiał pokazali, wzory, takie czapki były, takie to. Bo to się na to nie zwracało tak uwagi, się, ja nie interesowały czapki małolatów. Chodziły takie, na przykład taka grupka pani, dwóch panów na przykład śpiewali. No i oczywiście tam każdy dał te parę groszy też, takie śpiewy. No, jak to mógł, tak sobie radził, żeby jakoś żyć. No to śpiewali, no pamiętam jedną piosenkę, ta biedna Rebeka w zamyśleniu czekaj. Ja się bawiłem przeważnie z tymi dziećmi żydowskiego pochodzenia, bo ja przywoziłem owoce, bo mieliśmy czereśni, mieliśmy jabłka, były śliwki, inne rzeczy, mieliśmy truskawki i tak dalej. Ja przywoziłem te owoce i się dzieliłem, a oni mi cukierki, papier, zabawki tam takie różnego rodzaju. I to jak dzieci. Jedna klasa to same żydówki były. Bo trzy klasy było, na przykład piąty oddział, trzy klasy. Także nie była jedna klasa, tylko więcej tych klas było. Także żydówki miały swoją klasę. I chłopcy też oddzielną klasę mieli. No to jak przerwa była, no to kontaktowałyśmy się, rozmawiało się. Nieraz się ze szkoły kawałek szło razem. Było dużo lekarzy, nawet do moich rodziców przychodziła jedna taka rodzina żydowska. Zresztą bardzo przyjemni ludzie i bardzo tacy dobrzy ludzie. Zawsze żona tego lekarza mówiła, że jak idzie jej mąż do chorych i wie, że nie mają pieniędzy, to jeszcze im wsuwa za ten, żeby mieli na leki czy na jakieś lepsze odżywienie. I głównie zajmowali się handlem. Było trochę krawców, było trochę kuśnierzy, trochę krawcowych. Dość dobrze im się wiodło. A jak się modlili, to kiedyś weszłam, nie wiem po co, już nie pamiętam. Ci rodzice mnie posłali do jakiegoś znajomego Żyda. To on się modlił, on sobie nie przerywał modlitwy, musiałam czekać. No to stał i kiwał. Na wszystkie strony tak po swojemu się modlili. No była też bluźnica. Tam niedaleko kościoła reformackiego, to tam Żydzi chodzili się modlić. We wtorek i w piątek wieś przyjeżdżała na rynek końmi, bo samochodów wtedy nie było tak dużo, ciągników też nie. Przywozili swoje dobra. Tam takie stargany były ustawione, jedni większe czy mniejsze. Mój pierwszy atak na żywy cel. Przez ułamek sekundy błysk świadomości. Tam w dole jest żywe miasto. Miasto pełne ludzi. Ulice w dole wyglądają jak obrazek z pocztówki, a ciemne punkty, które się na nich poruszają, są celem. Niczym, tylko celem. Pierwsza bomba spada. Spojrzenie w dół. Bomba upadła dobrze, wprost na ulicę, a czarna masa, która sunęła wzdłuż ulicy, zatrzymuje się. Na miejscu, w które trafiłem, powstało ciemne kłębowisko. I w to kłębowisko padają serie bomb z innych samolotów. Jakaś zagroda zapchana wojskiem i zaprzęgami.
1200 metrów, opadamy na 800. Bomby spadają, a zagroda tam w dole znika w ogniu i dymie razem ze wszystkim, co się w niej znajduje. Ostatni ładunek, ten najcięższy, spada na rynek. Fontanna płomieni, dymu i odłamków wyższa niż wieża małego kościoła. Ostatnie spojrzenie. Z polskiej brygady kawalerii nie pozostało nic. Rynek był cały brukowany, tak zwane kociołby. Ale niektóre te kociołby były większe i można było przeskakiwać z jednego kamienia na drugi kamień. To była wielka atrakcja. Skakało się tam i z powrotem w bok, w prawo, w lewo, pręciutko, pręciutko, żeby obejrzeć stragany. A stragany były bardzo duże. Prawie przez całą szerokość rynku były stragany. Jedne były przykryte białym płótnem, inne kolorowym. Na straganach było bardzo dużo ciekawych rzeczy. Oprócz jakichś bluzek, różnej bielizny, były przede wszystkim pierścionki, takie z oczkami czerwonymi, zielonymi, żółtymi. Każdy był piękny, wszystkie bym chciała mieć. Wieruń był niedużym miastem, leżącym w zachodniej części Polski. Do granicy mieliśmy około 14 kilometrów. Przepływała tam rzeka, która się nazywała Prosna i Prosna była granicą między Polską a Niemcami. Wieruń był spokojny. Deutsche Überfall auf Polen im September 1939 trug bereits alle Merkmale eines totalen Krieges und eines Vernichtungskrieges. Und eines der wesentlichen Merkmale dieser neuen Kriegsführung war, dass zwischen der Zivilbevölkerung und den kämpfenden Truppen keine richtige, klare Unterscheidungslinie mehr getroffen wurde. Das heißt, die deutsche Kriegsführung richtete sich nicht nur gegen die Kombattanten, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung in Polen. Und das trifft auch im gleichen Maße auch auf das Verhalten der Luftwaffe und die Angriffe auch auf unverteidigte Städte zu.